Witam Was serdecznie wszystkich na moim kanale z miejscowości Gzowo. No, takiej miejscówki, takiego miejsca to jeszcze chyba na żadnym kanale u żadnego youtubera nie widziałem. A miejsce to jest wieś zwykła, ale tak nie do końca zwykła. To wieś, w której mieszkał mój ulubiony reżyser. I zapraszam Was do zobaczenia tego odcinka z moim ulubionym reżyserem Andrzejem Kondratiukiem. Idę zwiedzać drewniane domki. Co mamy? Wieś spokojną. I tam właśnie w tych krzakach, które widzicie przede mną, tam się schował Andrzej Kondratiuk. Reżyser wspaniałej trylogii Cztery pory roku. Życzymy czasu. Także jeszcze taki trzeci film był, nie pamiętam. Słoneczny zegar, o. No i nie tylko tego tutaj. Nie, oprócz tego, że był reżyserem naprawdę wspaniałych filmów i tworzył wspaniały związek z panią Igą Cembrzyjską, to wrócę teraz w moją stronę. No to co? To miał dobre życie i był wartościową osobą w sumie, odróżniającą się od reszty filmowców. Był artystą osobnym. Chciał żyć po swojemu, lubił naturę, kontakt z naturą, lubił bagna, lubił pola i nie lubił blichtru wielkiego świata. Tak mówi oficjalny jego życiorys i jego żona w wywiadach. Tak więc idziemy do tego miejsca, które on sobie ukochał. Pan Andrzej urodził się zresztą na tam dawnej Białorusi chyba, czy na dawnym z Ukrainy, nie, Białorusi chyba, dzisiejszej Białorusi, znaczy urodził się na dzisiejszej Białorusi. No i po prostu no taki, a i potem go wywieźli razem z rodziną tam jakoś na Kazachstan i tak dalej. Przeżył różne, że tak powiem, traumatyczne chwile w swoim życiu, był jeszcze dzieckiem. Tam pani Cembrzyńska opowiadała też w jednym z wywiadów, że jacyś miał styczność z jakimiś bardzo prymitywnymi ludźmi, którzy mordowali, znaczy mordowali z trupów, wyjmowali złote zęby i tak dalej. Tak więc siedzę sobie na trawie, droga jest za mną, jest koszmar ta droga, samochodów kupę jeździ, te ciężarowych, droga wąska, jeszcze na dodatek mi się uchwyt od części rowerowej urwał, nie będę wymieniał nazwy, żeby mi algorytm nie zbanował za inną orientację roweru. Oprócz części rowerowej, która mi się urwała, no w sumie jest wszystko w porządku. Siedzę sobie teraz na trawie. Powiem Wam coś głupiego, jestem tu drugi raz już. Miałem być tu jeden raz w życiu i więcej tu nie przyjeżdżać, ale przyjechałem po raz drugi, no bo z jednego głupiego powodu. Chciałem nakręcić vloga tutaj w tym miejscu. A pierwszy raz będąc tylko zrobiłem relację, trochę zdjęć, nie nakręciłem nic. A teraz chcę to zrobić, a zanim, że tak powiem, podejdę obiekt, zaatakuję go, jak zwał, tak zwał, to chwilę odpoczywam. No, teraz jeszcze, tak powiem, pogoda jest całkiem przyjemna i w porównaniu z moim pierwszą wizytą tutaj, to gzów nie ma jakoś, no, jest spokojniej, nic mnie nie gryzie, żadne dziadostwo, a przygotowany jest, bo wziąłem jakieś tam spreje na komary i tak dalej, ale no nic, spokój jest. No te świetliki wydają dźwięki, czy jak to tam się nazywają, te robaczki, co tak w trawie siedzą, ale też są spokojniejsze niż przed wieczorem, jak wtedy byłem. Dobra, witam Was na eksploracji. Rower na ziemi, traktor mi terkocze tam w polu. Chyba go tu zostawię, ten rower tutaj przy wejściu, żeby żadna menda mi nie okradnie.
plecak wezmę. Dobra, Urbex Exploration. Zobaczymy, czy dam radę dotrzeć, czy mi bateria nie padnie. No i co, po prawej mamy dom prawdziwy. Więc, że tak powiem, pan Ondratiuk nie był takim biednym dziadziusiem, który siedzi tylko nad wodą, ale dobrze żył z filmów. A tu macie drewniane domki, słynne drewniane domki z trylogii. Tu jest między innymi basen, który ja nawet nie wiedziałem. Nie, basen ten nigdy nie grał żadnej roli w żadnym z filmów, przynajmniej które ja znam. Ale jest taki zwariowany, fajny ten basen. No bo w drewnianej budzie basen, no to ja jeszcze jakże jej nie widziałem. Pewno mąż zrobił dla pani Igi. Niekoniecznie do filmu. A co teraz mamy przed nami? Drewniane domki. Oczywiście jeden drewniany domek, słynna dekoracja z wszystkich części trylogii. W tym oto momencie padła mi bateria w kamerce. Ale dalej nagrywałem telefonem. I co dalej? No, jest strasznie już to zarośnięte. Natura to wszystko zabiera. Bardzo szybko, a przecież on umarł chyba w 2000 którymś roku. W 2004 zdaje się. Nie pamiętam dokładnie. No w każdym razie, no niedawno, a tu już natura to zabiera i nikt tu nie przyjeżdża, widzę. A jak nikt nie przyjeżdża, to leży odłogiem. I mamy tu słynny drewniany domek oczywiście. Drewniany domek, który jeśli się jak tu ogląda którykolwiek z filmów, z trylogii Kondratiuka, to się go na pewno bez problemu rozpozna. Próbuję dojść kawałek bliżej niego. Ale roślinność tu jest wybujała niewiarygodnie. Ale chyba nie dojdę za blisko, bo tu jest taki płotek jakiś. A, tak to wygląda z tej strony. O rany, jak tu wysoko jeszcze jakiś jest tam płot i góra. Nie, no nie ma sensu dalej podchodzić. To ja musiałem tam się przeleć przez ten płot, się włamać. Bez przesady, a zobaczcie co tu, jaka te trawy tu są wysokie. Bez sensu. Kręcę w ogóle ten materiał telefonem i chyba telefonem ten materiał będzie nakręcony. Bo w ogóle ja mam takie myślenie, że trochę działam na żywioł i myślałem, że baterii będę miał zapas do mojej bateriożernej kamery, a niestety baterie wszystkie są na, że tak powiem, na wyczerpaniu. No i więc będzie to zrobione komórką i tyle, i zachwycajcie się, podziwiajcie. Tutaj jeszcze mamy na wprost, już ten basen wam omawiałem, to jest właśnie ten basen przede mną. A tu jeszcze mamy tam schowane się takie trochę napisy wyłaniają, jest bar pod młynkiem. Bar pod młynkiem to był taki jeden z ostatnich filmów, który on zrobił. I tam jakiś był bar. Pani Iga obsługiwała. No i tak to właśnie było. No, nie oglądałem akurat tego filmu, więc po prostu nie wiem, co tam się dokładnie działo. Obejrzę, jak wrócę do domu. Dziękuję za oglądanie przez was tego filmu. Dajcie komentarz, subskrypcję, jak wam się podobało. Dajcie też dislike, jak wam się nie podobało, bo to też jest ważne. No i do zobaczenia wkrótce na następnej wycieczce. Może będzie to Urbex, a może coś zupełnie innego.